Dobry wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym wideoniusie, w nowym roku 2018. Znów troszeczkę musieliście się naczekać na tego wideoniusa, ale wreszcie jest. Wreszcie miałem czas, by przysiąść wieczorową porą w niedzielę i nagrać coś dla Was. A jest powodów sporo. Na przykład mamy nową audycję od stycznia, która się ukazuje w soboty, dwa razy w miesiącu. Audycja nosi nazwę Wieczór z Ambientem. Pojawia się dwa razy w miesiącu w soboty od godziny 21. Jest to audycja około godzinna, gdzie przedstawiam Wam muzykę wyłącznie ambient. Dochodzą już różne głosy, że audycja się Wam podoba, że tego Wam brakowało, takiej audycji typowo ambientowej, bo wiadomo, że utwory w Radiu R Stacja są ambientowe, przewijają się, ale nie ma takiej typowo audycji ambientowej, jak na wzór może dawniejszych audycji typu wtorkowe granie do poduchy, coś w tym stylu. A tu mamy teraz typową audycję ambientową, którą prowadzę i serdecznie Was na tę audycję zapraszam. Pierwsza audycja już za nami, w ramówce jest już ustawiona kolejna za tydzień, czyli 20 stycznia. Właściwie nie za tydzień, tylko już w przyszłym tygodniu, bo przecież dzisiaj niedziela, już jutro 15 stycznia, a w sobotę 20 i drugi odcinek audycji Wieczór z Ambientem o godzinie 21. Co nas jeszcze czeka w tym tygodniu? Bardzo ważna audycja. Audycja, na którą myślę wszyscy czekali już jakiś czas. Audycja z numerkiem tysięcznym. Numer 1000. Tysięczna audycja wypada nam w czwartek w Markowe Granie 18 stycznia. Więc od godziny 22 będziemy świętować tysięczną audycję w Radiu R Stacja. Co na ten czwartek przygotowałem, tego Wam jeszcze nie zdradzę. Ale mogę Wam już dzisiaj powiedzieć, że będzie ta audycja wyjątkowa. Będzie troszeczkę nowości, będzie też troszeczkę wspomnień, będzie też, no myślę, że ciekawie. Audycja powinna Was zainteresować. Na czym by mi zależało? Na tym, żebyście Wy dopisali, słuchacze, zarówno ci słuchacze obecni, którzy słuchają nas regularnie, jak również ci, którzy dawno już nie słuchali Radia R Stacja i Markowego Grania. Audycja tysięczna jest takim powodem, żeby sobie znowu taką audycję posłuchać. Będzie wydarzenie na Facebooku. Postaram się tam zaprosić jak największą liczbę osób. Ale najbliższa audycja już jutro. Kolejna elektroniczna terapia, pierwsza w tym roku 2018 z numerkiem 131 i kolejna nowość, kolejne spotkanie z wykonawcą, artystą, kompozytorem muzyki elektronicznej Tomaszem Pałuszkiem. Jego płyta Lo-Fi Love będzie w całości u nas jutro zaprezentowana. Tomasz Pałuszek będzie również gościł na audycji. Będą z nim prowadzone rozmowy odnośnie tej płyty i ogólnie o nim. Myślę, że zdradzi nam parę sekretów, których jeszcze nikomu nie mówił odnośnie płyty. Warto być, warto posłuchać. Jutro zapraszamy, 21. Elektroniczna terapia, audycja poniedziałkowa, której jeszcze w tym roku nie było. Życzę Wam wszystkim fajnego tygodnia, żeby dobrze go zacząć, dobrze przeżyć.
koniecznie ze stacją. Słuchajcie nas. I pamiętajcie, że gramy dla was codziennie. Codziennie dla was gramy. I są takie dni, kiedy gramy dla was wieczorową porą na żywo. Właśnie tutaj w Radio Stacja. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo za uwagę.